Siemanko, z Historyngami TV Vlog i dzisiaj będzie poradnik dotyczący mapy. Jak wgrać mapę na swój serwer? W tym przypadku na hostingu Nintoczesty, bo mnie prosiliście, jak wgrać mapę. Więc no, pokażę wam. Generalnie to jest proste. Dlaczego tu pisze Hunter? Zrozumiecie, jak zobaczycie kolejny odcinek, więc no. Będzie kolejny odcinek niedługo, więc. Ale przejdźmy do odcinka. Musimy wejść w FTP. To mamy FTP, wchodzimy sobie w FTP. A następnie przez te FTP wchodzimy w nasze pliki serwera. Jak już weźliśmy na swój serwer, czyli w moim przypadku tu jest tu serwer, w tym miejscu jest serwer. Tu są pliki komputera, tu jest pliki serwera. Na połowę, na większości serwerów jest coś takiego jak World. Czyli świat. Świat, mapa. Wchodzimy sobie w to. Mamy takie pliki. Zaznaczamy sobie je i następnie usuwamy klawiszem delay. W moim przypadku mam tutaj pliki w zakładce odcinek, więc te pliki po prostu sobie zaznaczam i po prostu przekopiuję sobie je tutaj i tyle. I to jest tyle. Następnie wychodzicie stąd i po prostu włączycie serwer ponownie i macie serwer wgrany. Nie musicie mieć takich samych plików jak ja mam, możecie mieć trochę więcej plików, trochę mniej plików. Jest to obojętne, po prostu jak ściągniecie mapę jakaś, nie wiem, spawna z internetu, po prostu macie jakiś tam w folderze jakiś, po prostu klikacie sobie w ten folder, następnie w tym folderze macie ten plik, przekopiujecie sobie, oczywiście pamiętać, żeby usunąć to i to tyle. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Jeśli tak, zostawcie po górę, subskrybujcie, komentujcie. Jak ktoś ma jakieś pytania albo nie zrozumiał tego odcinka, niech wejdzie w opis filmu. A tam jeszcze wszystko będzie dokładnie opisane, więc jak ktoś dalej nie będzie rozumiał, to zapraszam, sekcję komentarzy jest dla was, więc zapraszam. Ale to tyle. Cześć, na razie.